Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Robin z tej strony, a oto kolejny odcinek Dirty Swamp. Cześć, Twajaki, witam was. Nie chcę wiedzieć. Chyba zaczynamy od tego polowania, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, więc tu się do loku schowałeś. A więc tu się schowałeś do loku. Mamy cię. Nie tak łatwo było cię znaleźć. A, to ty. Chciałem w końcu po tej długiej przerwie iść sobie zapolować znowu z Kabirem. Niezbyt mi to wygląda na polowanie. Chyba że sterczenie i gaworzenie to jakaś wasza nowa strategia łowiecka. Straszny śmieszek z ciebie. Wiesz, zagnieździły się tu od niedawna dość niebezpieczne bestie. Bez dobrego planu nie uda nam się ich położyć trupem. Tylko skąd się tu wzięły te smocze zębacze? Przecież chyba nie wspięły się tak po prostu po drabinie. I to ja tu robię za śmieszka, tak? No, nieważne. Właściwie miałem sobie coś wyjaśnić z Dolokiem. Ale zakładam, że to musi poczekać. Lepiej wam pomogę, zanim tu jeszcze zapuścicie korzenie. Nie żebyśmy specjalnie potrzebowali twojej pomocy, ale skoro sprawi ci to frajdę... No kurde, pewnie. We trójkę będziemy mieć na pewno większe szanse. W końcu ostatniego razu też bardzo pomogłeś. Dobrze. To kiedy się zbieramy? Skoro jest nas trzech, to plan jest zbędny. Ja idę przodem, aby za mną. Tak jest. Zróbmy z nich kotlety. No dobrze, dobrze. Brzmi to jak dobry pomysł. To w drogę. W porządku, za mną. Pewnie. Ale zanim ruszymy, to znajmy jeszcze ten łuk, żeby nam tu nie paskudził widoku naszego pięknego maga. I co? Pewnie kula ognia nawet nie ma sensu. Raczej myślę, że lodowe odłamki i robienie rozpierduszki za jej pomocą. Manę ładnie widać, wszystko jest okej. Okay. Zębaczu, dawaj, co tam masz? Skóra gada z zębacza. No, to niezłe gadzinki są, trzeba im przyznać. Także całkiem nieźle. Dobra, wystarczy raz i się składają. Także ładnie. Nie no, kurczę, naprawdę magia jest przepotężna. Wystarczy właśnie dobrze rzucić i padają. Chociaż wydaje mi się, że tam stoi jakiś zdecydowanie przerośnięty wielki smoczy zębacz. Zróbmy save'a, jeśli by miało się tu złego coś stać. A może się stać, bo czuję, że to będzie boss. Czy ty jesteś... O Boże, Boże! Okej. Rzuciło się na mnie! Prehistoryczna bestia! O Boże! Dobra, to nieźle. Rzucam odmłodzenie od razu. Jeja, ale parszywa bestia. A gdzie jest nasz kumpel w ogóle? Nie ma tu nic ciekawego. Szkoda, że z niej nic nie mogę zabrać większego, ale... Uff, było i blisko. I to właśnie nazywam porządnym polowaniem. Prawie zginęliśmy. A no. Nie głupio było jednak wziąć cię ze sobą. Gdzie Dolok w ogóle? Człowiek pomaga gdzie może. Okej, okay. Naucz mi panowie nad ciałem, chciałbym umieć się poruszać. No nie. Ale co się stało z Dolokiem? Czy może mi ktoś wyjaśnić? Bo był chłop i go nie ma. Mam nadzieję, że nie został. Nie wiem, gdzie on został w sumie. Przy jakiejś bestii. Wow, jaka mgła się nagle rzuciła. To podejrzane. A Dolok się wziął ten. Dolok się trochę przyczaił, nie wiem na co. Halo Dolok, wiesz, że już po polowaniu? Możesz puścić już te cięciwe. Dolok. Słuchaj, już tu nic nie ma, już tu nic nie biega. Wszystko zabite, możesz przestać. Dolok się zbagował, moi drodzy. Trzeba zrobić save'a i się wczytać. Niestety chyba bez tego nie poradzimy sobie z jego zacięciem. Mam nadzieję, że nie wywali mi tylko Access Volation. Dawno nie było, okej. Okay. Hej, co ty, Dolok, już będziesz happy? To pokazali. Okej. Ale bez twojej pomocy pewnie byśmy przypłacili gardłem. Nie ma sprawy. To będzie dobry materiał na powieść. Kiedy ty znajdujesz czas na opowiadanie historii? Twoje spojrzenie na rzeczywistość jest nie do podrobienia, Doloku. Okej, to porozmawiajmy. Słyszałem, że razem z Johnem macie zamiar uderzyć na wioskę tubylców. Tak, Aldo mi to właśnie opowiadał. A gdyby tak upozorować ten atak? Też to właśnie tak widziałem, ale nie chciałem niepotrzebnie rozdziawiać gęby. Mhm. A co na to, Johnny? Pisze się na to, jeśli wszyscy obiecają, że się nie wygadają. Moje słowo w każdym razie ma. Przecież nie mogę zaatakować swoich własnych przyjaciół. Dokładnie, dokładnie, bardzo dobrze. Więc mamy wszystkich już... Chwila. Mamy wszystkich już ogarniętych, udało się. Każdy jest przekonany co do tego, że atak na wioskę to głupi pomysł i lepiej trochę pokłamczuszyć. No w tym wypadku ja nawet ich rozgrzeszę, że mogą kłamać. Okej, okay. Na bagna w takim razie. O, ten Sazangetsu, machałbym, ale nie mam wystarczającego bicka. Dziewiątka, no i jeszcze obiecałem wam, że meteoru użyjemy. Wiecie co, przy okazji, póki pamiętam, to sobie go ustawię tutaj na dziesiątkę. Jak znajdzie się jakiś przeciwnik godny uderzenia meteorem, to wam pokażę, bo kupiłem go w poprzednim odcinku, zapomniałem wam zaprezentować, także zobaczymy. A jak wygląda kastowanie meteoru? Zobaczmy. Jest taki ten, aha, jest takie kółeczko po prostu normalne, dobra, okej. Okay. Zobaczymy. Teraz przydałoby się wejść do obozu, może uda się przeskoczyć przez płot znowu, żeby nie wchodzić wejściem, bo
Dostanę znowu pewnie bęcki, więc wolałbym tego nie robić. Mam nadzieję, że wszystko się ładnie nagrywa, bo to będzie sobotni odcinek, weekendowy. Kurde, w ten weekend pewnie sporo cwaniaków na Pyrkonie. No ja niestety w tym roku się nie wybrałem, ale kto wie, coraz bardziej zachęca mnie ta impreza, może już w przyszłym roku się wybiorę. Jeśli jesteście, to oczywiście życzę wam udanej imprezy, udanego Pyrkonu. Nie wiem, tak kurczę, jakoś zawsze bardziej PGA za mną chodziło, ale może za rok się pojawię, może nawet jakiś cosplay tutaj za Beziego się przebiorę, będę pytał, pokaż mi swoje towary. No to co, mamy co cała trzeba. Cała czwórka złożyła obietnicę. Całe szczęście, wprawdzie gryzie mnie to oszukiwanie Reja, ale w takich okolicznościach jakoś to przeżyję. Atakujemy jutro wieczorem. Tylko porozmawiaj jeszcze przed tym ze starszym wioski. Nie chcemy w końcu żadnych nieporozumień. Oczywiście. Dobra. Silniejszym czy chcę być? No mam 13 punktów nauki. Czy ja potrzebuję siły? Aktualnie chyba nosimy wszystko, co najlepsze dla nas. No chyba, że 18 pi siły i zakładamy zangecu. Zbroja jest ok. Przed magią 7. Broń strzela magią, a przed ogniem ona w ogóle nie chroni? Zwróćcie mi uwagę właśnie, że ej Robin, ale ona nie daje 30 przed smoczym ogniem, tylko to jest premia do many. Macie rację. Także przed magią 5, przed magią 7, tu przed ogniem ta 30, więc chyba spoko to jest. Można by było wymienić pierścienie, te tutaj, czekajcie, regenerację mamy, premię do many, zwiększy siłę zaklęć i ten... Aha, czekaj, to ja już nie noszę żadnego, co mi manę dodaje, bo te pierścienie magii na mocniejsze, ale tu do many nam daje, siła zaklęć wzmocniona pewnie, regeneracja bardzo szybka i jeszcze 10% HP, czyli dostajemy, mamy 389, jak zdejmiemy 354, no to jest, kurde, 35 punktów chyba? Tak, coś tak plus minus, nie wiem, czy dobrze liczę, ale to naprawdę sporo, to żyć albo nie żyć takie jest, no. Więc dobra, idziemy do starszego wioski, może uda mi się również wyjść bez, no, bicia strażnika, ze strażnikiem w sumie. Słabo, że strażnicy są nieśmiertelni. Byłoby fajnie, gdybyśmy mogli im nakopać do dupy. Mogę chycnąć jakoś przez ten płot? Świetnie, udało się. To chodźmy. Mogłem się w sumie też teleportować na bagna, ale już trudno. Wybrałem taką opcję. Więc chodźmy, powiedzmy. I z... no, mam nadzieję, że Rey się w końcu... Ale że Rey zdecydował się na atak. Mimo wszystko. Nawet takimi środkami i siłami to naprawdę smutna sprawa. Czyli rzeczywiście musiał go tam coś mocno opętać, że coś takiego w ogóle mu przyszło do głowy. Zapobiegnijmy niepotrzebnej rzezi. O, ty, ścierwojadek sobie tam chodzi w ogóle, nieźle. Do starszego wioski, mam nadzieję, że siedzi sobie u siebie i jara ziółko. Zobaczmy. O, jesteś, hej. Dawno, cześć. Muszę z tobą porozmawiać. Poproś o nagrodę za syrę? Co? Co ty mówisz? A to nad nią o co chodzi? Syra powiedziała, że zasłużyłem sobie na parę bryłek złota. Okej, jak będzie. Bo ją uratowałem i tak dalej. To był naprawdę heroiczny czyn z twojej strony. Z przyjemnością podzielę się z tobą namiastką naszych skarbów. Okay. Konflikty między wioską a obozem buntowników się zaostrzają. Nie sądzisz, że powoli należałoby coś z tym zrobić? Miał miejsce bardzo smutny incydent, to fakt. Ale mimo to zaufam słowu Adanosa i będę wyczekiwał. To, co kryje się pod pojęciem beznadziejny przypadek. Jak ci zwlekający magowie wody w kronikach Myrtany, nie? Dobra? Czy możesz jeszcze raz spojrzeć w przyszłość? Coraz lepszy. No dobrze, spróbuję. Daj mnie tam przepowiednie. Okej, okay, Dakosz. Nie, nic z tego. Chyba, że... O, coś jednak będzie. Kamienne lica. Strażnik. Martwy. A jednak żyje jeny cmentarny. Długie poszukiwanie bez ukojenia. Jeny cmentarny? Grzmoty. Grzmoty pioruny. Kompletna ciemność. Fajnie, jakby się głowa paliła ta pochodnia z tyłu. O co tu znowu chodzi? Przekonasz się, kiedy nadejdzie właściwy czas. Grzmoty, pioruny. Kiedy ten czas nadejdzie? Oby nie szybko. Dlaczego ciągle pytasz mnie o wizję, skoro nie wiesz, jak je wykorzystać? Kwestia przyzwyczajenia. Lepiej chociaż trochę wiedzieć. Dobra, wygląda na to, że to nie starszy wioski. Zobaczmy, czy... O, a gdzie jest nasz strażnik ziomo? A, ja go w sumie wywaliłem na ten. Wywaliłem go na przerwę, żeby tutaj pilnował ktoś inny. Cześć, Osaru. Pogadajmy w sumie z ziomkami.
Johnny zgodził się na tę propozycję. Są gotowi upozorować atak. Trochę się uspokoiłem. Dzięki, chłopie. Żeby tylko nasz cieniostwór nie wziął ich za wrogów, bo mogą mieć problem. Ano. Dziękuję, że tyle dla nas zrobiłeś. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Zanim zapomnę, miałem ci coś do przekazania od tego maga, który w ostatnim czasie się uzależnił od Varaga. Mówisz o Iranie? Możliwe, że tak ma na imię. W każdym razie chciał się z tobą spotkać w świątyni. O. Jeśli wolno zapytać, co takiego łączy was obu z Varagiem? Jesteśmy magami. Ciągle prowadzicie jakieś tajemnicze rozmowy. Nie sądzicie chyba, że tego nie zauważyłem. To skomplikowane, chyba chcemy uratować świat. Część tych odpowiedzi zaniepokoiłaby wioskę. Powiedzmy jak jest. To skomplikowane. Chyba chcemy uratować świat. No, skoro tak, to powodzenia. Nie wiem, czy to cokolwiek dało. Cześć Kajor, co nowego u ciebie? Czego byś mnie nauczył? Zręczność albo posługiwanie się łupkiem. Przyjdź później. Dobra, nie chcę mi się za bardzo tego uczyć, bo mam ważniejsze sprawy. Wydaje mi się, że chyba nic nowego nie znajdziemy. Jak tam dziennik? Spotkanie z Iranem, zmowa z Beliarem, nieznana odmiana grzybów, Zara ugotowała potraweczkę, dziedzictwo Jonesa. Właśnie, mówiliście, że można by było spróbować Hansona wyciągnąć tam w obozie za pomocą pieniążków. Możemy spróbować. Jeśli by się udało, to byśmy mieli questa zrobionego. Pewnie nie będzie to tak super opłacalne, bo tego questa już dawno temu powinniśmy zrobić, ale oczywiście jakoś tak nie znalazłem tego ostatniego papierka i wyleciało mi trochę to z głowy. Więc można było spróbować. Jakby udało mi się Hansona wyciągnąć, właśnie poprosić, żeby wyszedł przed obóz i z nim pogadać, to w ten sposób może byśmy skończyli też to zadanie, no bo mam już ostatni kawałek mapy, więc głupio by było go trzymać, więc przebiegnijmy się, daleko nie jest, a później pójdziemy do świątyni chyba, tak jak tutaj powiedziano, Iran już na nas czeka, więc pewnie wyśle nas w nowe miejsce, liczę na to. Teraz już jesteśmy koksami Adanosa, wzięliśmy jakieś tam bufy, dostaliśmy, więc chyba będziemy sobie mogli poradzić. Dobra, Hanson, słuchaj, byłaś tam. Teraz muszę powoli, ostrożnie, między jednym a drugim strażnikiem, żeby ani jeden, ani drugi nie zauważył, że sobie tu biegam. Więc spróbujmy tak po środku, trochę lewo, trochę prawo. Siema, George, Hansona potrzebuję. Przyprowadź mi Hansona. Przyprowadź mi Hansona. Hansona? Tak, Hansona. To przecież ten pirat, który walczy na arenie. No. Właśnie o nim mówię. A czego od niego chcesz? Przyprowadzisz mi go, czy nie? A masz 60 bryłek złota? Zdych? Proszę bardzo. Dobra, chwileczkę. Już go zawołam. Okej, za 60 złota. To chyba nie będzie warte, ale dobra, niech będzie. O, chyba już tam nawet las ten Hanson. Tak mi się wydaje. Tak? Jest tam Hanson? Chyba jest. Dobra, podbiegnijmy do niego. Już nie żyje? No nie wiem. Cześć, Hansonik. George w roli posłańca. Ano. A to ci nowość. Co tam? Siemanko. Podobno znasz się na mapach. Ano, mam do tego smykałkę. A kto ci o tym powiedział? Jones. Zatem gawędziłeś sobie z naszym cudakiem. Od kiedy nie dryfujemy już po morzu, ma fioła na punkcie tej historii o swoim dziedzictwie. Mhm. Chwilunia. To wszystko się chyba nie wiąże z tymi bajeczkami. Okej, właśnie tak. Udało mi się rozwiązać jego zagadkę i znaleźć skrawki mapy skarbów. No nie dowierzam. Ten pomyleniec miał przez cały ten czas rację? To ja chcę teraz dowiedzieć się więcej o tej sprawie. No dobra, ale zanim potrafiłbyś połatać tę mapę? Pokaż. I jak? Do zrobienia? Ciężko. Wszystko już dość mocno wyblakło. Oczywiście mogę spróbować ją odnowić. Tylko najpierw wypadałoby ją posklejać. Dasz sobie radę? Co to za pytanie? Oczywiście, że tak. Tylko będę potrzebował do tego specjalnych roślin. O. Tak? Chwastów. Jeśli przyniesiesz mi 10 sztuk, będę mógł zrobić z tego klej. Mam nadzieję, że nie sprzedam chwastów. Tak poważnie z tymi chwastami? Musisz wszystko od razu kwestionować. Nic tym nie wnosisz. Przynieś mi 10 chwastów, a scalę ci to wszystko z powrotem. Ponadto, miałbym jeszcze do ciebie sprawę, przy której mógłbyś mi pomóc. Mianowicie? Powiem ci, jak tylko zajmę się już tą mapą. Stoi? Stoi. Może być. Okej, proszę bardzo. Masz tu 10 chwastów. Bardzo dobrze. Trochę czasu zajmie, nim przygotuję klej. Najlepiej przyjdź do mnie znów jutro. Mapa na pewno będzie wtedy gotowa. O nie, ale ty sobie pójdziesz. W takim razie do zobaczenia. Po rozmowie pewnie sobie pójdziesz i już nie będziesz tutaj stał, tylko wrócisz do obozu.
Oh my god, i znowu będę musiał płacić 6 tych, żeby cię stamtąd wyciągnąć? Nie, no proszę cię, Hanson, siedź tutaj szybko do łóżka, zanim Hanson ucieknie, ajja! Nie, serio, serio, słaba, słaba bardzo opcja. Kolejne 6 tych, żeby go wyciągnąć, żeby mi dał mapę. Nie, nie podoba mi się to. Musimy się jakoś dostać do obozu i pójść do niego po prostu pogadać. Siema pan strażnik, który właśnie tam idzie. Nikt nie ucieknie! James, nie! James! Czemu mi to robisz, James? O Boże, wszyscy mnie teraz będą chcieli zabić, jak się na mnie patrzą w ogóle, jakie to jest wspaniałe. Czyli siema! O, cześć Roko w ogóle. Dopóki nie dasz mi konkretnego powodu, żeby cię wsypać, to tego nie zrobię. Zrozumiałeś? Też się cieszę, że cię widzę. Bez numerów, jasne? Okej, okay, Roko, cokolwiek. Dobrze, że cię widzę. Morgan przejął po mnie zmianę i teraz to on stróżuje tutaj od rana do wieczora. Dzięki za musisz jeszcze bardziej uważać niż wcześniej. No, dzięki za ostrzeżenie, Kyle. Wezmę je sobie do serca. Fajnie, że wszyscy mnie ostrzegliście, ale właśnie gonią mnie i chcą mnie... Grabisz sobie, stary! O Boże, skuszy! O, ty! Teleportowało mnie! Nie mogę wejść do obozu! O, ustawili jakąś barierę, cwaniaki. Wiedzieli, że będę kombinował. Cholera no, ale 6 dych i teraz kolejne 6 dych bym miał wywalić. Trochę kiepsko. Dorwę cię! O, czekajcie, o, biegam bokiem jakoś dziwnie. Dobra, bo tamten jest mistrzowskim strzelcem, to jest szansa, że mnie jeszcze może ustrzelić. Niech to szlak, no. I teraz będę musiał zapłacić kolejne 60, żeby wyciągnąć pomadę. No ciężko, ciężko żyć jako cwaniak. No już 120 zł na tą głupią mapę będę musiał przeznaczyć, żeby zrobić to. No mam w sumie trochę kaski, na szczęście. Chociaż nie wiadomo, kiedy mi się będzie mogła przydać. Ale jakbyśmy zrobili tego questa, to zawsze byłoby miło, nie? Więc co, może spróbujemy. Klej już powinien być gotowy, również mapa sklejona. Chciałem troszkę tutaj poskakać, żeby odczepili się ode mnie strażnicy. W ten sposób chyba będzie całkiem przyjemnie i spokojnie tu w okolicy. No niestety przy tutaj... A ciekawe, czy ten atak już był? Johnny? Jak tam? Chyba nie wiem. Możliwe, że już, bo to miało być wieczorem, więc tak. Dobra, obiecałem, że zrobię, to zrobimy ten quest. Nieważne, jakie już trudno wydatki będzie trzeba ponieść. Zróbmy go. Będzie z głowy. Dawaj, George, tego gnoja. Przyprowadź mi znowuż go, Hansona, po raz drugi. Proszę. Tak jest, i już 120 zł wydane. Mam nadzieję, że nie będę musiał go jeszcze raz ściągać, bo to będzie naprawdę upierdliwe. Za dużo już wtedy pieniążków do wydania. Ale już cwaniak idzie, także miło. Idą sobie razem. On będzie tam przy ognisku, więc od razu możemy podbiec. Chyba mnie widział strażnik, ale nie wiem. Przez chwilę się odwrócił, więc już tak byłem na krawędzi, że chyba że będzie ganiane. Teraz save. Ale kurde, przerąbane z tym obozem, jak się strażnicy tu się kręcą. Co tam? No siema. No co to? Mapa co gotowa. No właśnie, ty. A teraz, wracając do tej małej przysługi. Tak. Kiedy tak patrzę na tę sprawę, to sądzę, że Jones sam nie pójdzie na te poszukiwania. To po prostu nie w jego stylu. Mówisz? Znam go znacznie dłużej niż ty. Uważaj. Już od dawna szukam pewnego srebrnego naszyjnika. A na cóż ci on do szczęścia potrzebny? Nie powinno cię to interesować. Zatem, gdybyś kiedyś takowy znalazł, dałbym ci za niego 100 bryłek złota. Stówę, powiadasz. To dużo pieniędzy. Zgadza się. Okej, okay, pewnie. Dobra, czyli co? Potrzebuję... Oj, nikt gdzie? Nie ucieknie! Nie, mapę! Chowaj mapę! Aaaa, biją! Robina! O Boże! Dobra, biegnę chyba przez ten. Dobra, Hanson wrócił sobie... O, potykam się o własne nogi! No skacz, co ty robisz, stary? Boże, zaraz cię posiekałem na drobne kawałeczki! Pieprzone, kurde, schodki! Biegnij, cwaniaku! Najgorzej, to drewno przed obozem to jest gorsze niż... Ci strażnicy razem wzięci, no. Jak się zblokowałem, Boże, prawie mielone ze mnie zrobili. Nie ujdzie ci to na sucho! Dobra, tam się Morgan, kurde, nie prój, później ci oddam za to. Dawaj mnie tu, leczonko. Chciałem zobaczyć mapę, o co chodziło w tej mapie. Dobra, już? O, biegasz dalej? Gonisz mnie? Nie, dobra, idź sobie, w pizu. Mapę odpalamy i sprawdzamy. Dobra, mapa podpowiada, że są raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych miejsc. Bagna, próbuję rozkminić, gdzie co może się znajdować. Tu jest wejście do tego, do obozu. To tutaj przy kapliczce Innosa jest pierwszy iksik zaraz przy obozie. Można by było spróbować tam podejść. Nie wiem za bardzo, co to mogłoby znaczyć, ale strażnik się zbagował, więc jest szansa, że nie będą mnie tak bardzo pili. Kitku poszedł z panko pod biurkiem. Możemy zobaczyć w sumie przy okazji, jak już się kręcimy. Wiecie?
Może to być całkiem ciekawe. Tam w ogóle coś na czerwono widzę, tak jakby widzicie? Aż te, przez te krzaki widać, jakby tam była jakaś krew albo coś. Jakiś znak tam jest na pewno. Więc zobaczmy. Możliwe, że to właśnie X, którego szukam. Mapa skarbów, może nie kłamie. Sprawdzimy. O, tu ktoś siedzi w ogóle. Jeden z najemników z tych. Laszlo, co ty tu robisz, swajaczku? Kurczę, fajne miejsce wybrałeś. Hej, hej, co robisz? A co ty tu robisz? Nawet jeśli dopuściłeś się czynów tak złych, że aż wyrzucili cię z obozu, i tak ci przebaczę. A temu co się stało? Gdzie się podział jego cięty charakter? Ponieważ tak jak Inos przebacza, tak i ja czynię. Zwracam ci twoje 50 bryłek złota, które arogancko chciałem ci odebrać. Co? I niech Inos macie zawsze w swojej opiece. Laszlo! No dobra, dzięki. Nie poznaję cię, no kurde, ziomo. Oj, kurde, Inos tutaj chyba interweniował. Nie, no nice, dobra. Pierwszy X z mapy skarbów kopsniemy. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Kurde, liczę na jakiś dobry drops, dobre skarby. Może ten naszyjnik, cwaniaczka? Zobaczmy. Srebrne naczynie jednak. Tylko to? Znaleziono skarb? Serio? Srebrne naczynie? Jaka to jest wartość takiego srebrnego naczynia? Stówka niby. Okej, spoko. Cześć, krwiepij, co? Jeden z drugim. Ale was tu się namnożyło znowu. Dobra. Trzeba zrobić tutaj szybką akcję. Odkrwiopijcowana, chwasty kolejne. Kurde, muzyka za mnie działa. Czemu mi nikt nie mówi? Zaraz trzeba będzie się wczytać. O, treatment. Dobra. O, muzyka się sama włączyła. Może będzie się kontynuowała też ta zwykła muzyka. Dzięki temu, bo się odpalił znowu. Ale tak, dobra. Gra muzyka jest pięknie. To mi się podoba. Kolejny X jest. No i przy tam wejściu na górę. Dobra, biegniemy w sumie. Nie mamy zbyt wiele do roboty. Znaczy, nowa kraina chyba na nas czeka. Ale przy okazji możemy się trochę pokręcić. Przecież nic nas nie goni. I tak się będę mógł teleportować w okolice bugi tamtego wejścia. Więc luz. Jak myślicie? Nowy się pojawił tutaj cięstwór na przykład? Wśród chrząszczyków, cwaniaczków? Chyba nie. Zostały tylko chrząszczyki. Także żyjcie sobie, żyjcie. Tutaj Republika chrząszczy na całego, ile ich tam było. Fajnie. Ciekawe co u Beliara w sumie też. O, ognisko? Czy ono się zawsze paliło? Nie, tam ktoś jest. Kurczę, co, widzicie? Wyjdzie człowiek na chwilę gdzieś dalej i się okazuje, że w różnych miejscach różni nowi ludzie się pojawili. Tutaj siedzi... A nie, tu jest Rick teraz. Czemu siedzisz tutaj, a nie w tym? Rick? A co ty tu robisz? W obozie albo na wykopaliskach? To ty, siema. Świeżak, który po swoim mianowaniu na buntownika z miejsca wyleciał. Cóż... Nie łam się. Ten jak to mówią, wóz albo przewóz. Świata nie zmienisz. Teraz ważniejsza jest inna kwestia. Wkrótce nie zapiszę się na kartach historii tylko jako pogromca orków, ale też jako łowca smoków. No ziomek. Całkiem brzmi to fajnie. Co masz na myśli z tym łowcą smoki quest? A o co według ciebie może mi chodzić? Będę pierwszym, który ukatrupi smoka. Smoka, no jasne. A żebyś wiedział, czy moje deklaracje kiedykolwiek były przesadzone? Niechętnie ci to chyba powiem, tak. Ale... Rozumiem, nie wierzysz mi, ale to bardzo łatwo można zmienić. Chodź ze mną i daj się zaskoczyć. Okej, ze smokiem, no to dawaj. W takim razie chodźmy zapolować na tego twojego smoka. I o to chodzi, za mną. Jeszcze się przy okazji czegoś nauczysz. Obstawiamy, że co jest smokiem. Ja obstawiam, że smokiem jest ścierwojad, którego pomalowali na czerwono. Coś tak czuję, Rick, że tutaj walisz ściemę z tym wielkim potworem. Nie, rzeczywiście jest to smok. Bagienny smok. Normalnie jest bagienny smok. O mój Boże, dobra. Jeśli to jest bagienny smok, to nie wiem, jak będzie działała na niego moja magia, ale można zawsze spróbować. O, już się strygerował. 4000 tego ma! HP! O Boże, zaraz się wypluje z many całkowicie. Dawaj, Rick, go tam na klatę przyjmij. Jest mój! O nie, Rick mi go sksuł, ale i tak! Tyle ekspo, że panie! Smok należy już do przeszłości. O kurde! Wcale nie byłeś mi potrzebny. Jak nie? Te bestie no na położył. Pewno. Kto zrobił największego depsa? Ja wezmę zrobiłem. Wezmę sobie kilka łusek. A co? Weźmy sobie Justyn zdziała z nimi coś sensownego. Trzymaj się.
No siema, Rick. Nie wiem, czy to chodzi o to, że miałem zadać ostateczny cios czy coś. Serce było tego smoka. Nie, na szczęście mi się nie oberwało. Niczego tu nie Dodatkowo znajdę. Ja zadałem największy DPS, znaczy najwięcej obrażeń, bo DPS też miałem największy. W sumie MVP powinno należeć do mnie, ale chyba on zdążył tam ostatni cios sprzedać temu smokowi. Nieważne, ważne, że się udało, ale smok bagienny? Kolejne, kurde, wielkie gadzińsko, które się trafiło. Nieźle, naprawdę, naprawdę nieźle. Okej, no to co, szukamy kolejnego X-a? O, już nie musiałem zbyt długo szukać, znalazł się. Wow, no nieźle, kolejna gadzina. Może nawet uda się na miniaturkę gdzieś tego smoka wrzucić, jakby dobrze poszło. Czasami szukam takich dobrych klatek właśnie, żeby wrzucić na miniaturę. Akurat tacy przeciwnicy zawsze spoko. Srebrny świecznik, znaleziono skarb, to już drugi. Gdzie kolejnym X-em byśmy się zainteresowali? No tak, wydaje mi się, że już możemy spokojnie użyć sobie na bagna teleportacji. Tutaj raczej nic ciekawego nie znajdziemy. A i kolejny powinien być, jeśli wyjdziemy z obozu. Całkiem blisko wioski mimo wszystko. Chyba na tym płaskowyżu, gdzie siedzi ten ziomuś, który nam strzały kołował i potrafi te jakieś tam zatrute strzały tworzyć. To chyba u niego. Tak to wygląda na mapie przynajmniej. Można by było tam też skoczyć, ale możemy też iść do Irana i sobie z nim pogadać. Tylko, że on siedzi już w świątyni, tak? Nie u Varaga, tak mi się wydaje. Możemy też zapytać, czy już atak na wioskę został przeprowadzony i czy wszystko się powiodło. Mam nadzieję, że Ciosfór nikogo nie zeżarł w trakcie, gdy oni fejkowali ten atak. Okej, Iran, tam nie siedzisz przypadkiem? Nie, bo Varag jest na dole, to raczej nie ma go na dole. Znaczy na górze. Cześć Varagu, coś nowego u ciebie? Abyśmy mogli coś tam się nauczyć, ale chyba nie będę się tego uczył. Co się stało? Masz strasznie ponurą minę. Aż tak to widać. Czyżby wasze romance się skończyły? Wiesz, nie w smak mi ta cała plaga bagiennych trudni. A. Wszędzie tylko ten straszny odór. I ciągle muszę pilnować, żeby żadna z tych bestii zanadto się do mnie nie zbliżyła. Bez obaw, zajmę się tym problemem. Ale już po problemie przecież. Nareszcie jakieś dobre wieści. Przynajmniej ten kryzys zainspirował mnie do nowego zaklęcia. Jeśli jesteś zainteresowany, chętnie cię z nim zaznajomię. Przed tym jednak musisz nabrać jeszcze trochę zręczności, inaczej cały ten proces będzie bardzo niebezpieczny. Zręczności, okej. Okay. Dobra. Rzeczywiście, zręczność. Magiczny pocisk, zatrute ostrze i ostrze błyskawicy. Cały czas uczy tego, ale pewnie gdybym podbił zręczność, to wtedy by się zainteresowała, że hej, jesteś dosyć zręczny, mogę cię tego nauczyć. O, ciekawe, dlaczego zręczność do czarów jest jej potrzebna. Ohohohoho. Dobra, idziemy. To pójdziemy po jeszcze co? Trzecią część skarbu i do tej idziemy? Do świątyni? Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Cwajki. Czekajcie, skorzystać z drabiny? Dobra, wejdziemy po drabinie, bo jest jeszcze druga opcja, żeby sobie wejść tam na górę, ale już niech będzie drabina. Zgaduję, że wiem, X będzie tam na samym końcu za krzakami, tak na 90%, ale już mogę teraz się założyć. No i idziemy, zobaczymy. Też wiecie, mogę zawsze skoczyć tam, gdzie chcę Iran, żeby mnie wysłać, bo w sumie ile ja mam tych kawałków amuletów? Czy to będzie ostatni już? Nie, to będzie chyba trzeci teraz. Także wiecie, możemy sobie go złapać, później wrócić, dokończyć mapę skarbów, oddać i no cóż, nie wiem co dalej będzie, ale myślę, że jeszcze mamy chwilę, zanim coś się poważnego wydarzy. Srebrne rzeczy, tak, amuletu części, gdzie jeszczeście, bo właśnie widzicie za bardzo, czy ja jestem ślepy, czy co tu się dzieje, czekajcie. Kwarcyt to jest, to nie to czego szukam. Gdzieś tu powinny być, nie? Czy oddałem je? Może je oddam? Nie, tu są dwa mam fragmenty, także jeszcze dwa powinny być. Także luz, chyba jeszcze mamy czas. Okej, okay. Zobaczmy, czy rzeczywiście X jest tam, gdzie myślałem, czyli tu za krzakami. Oczywiście, sosy drewna. A ciekawe, gdzie mój ziomo stąd się zawinął, w sumie. Chyba powinien tu siedzieć, nie? A nie, on chyba na jakieś polowanie miał iść, także powinien sobie iść po las. Raz, dwa, trzy i tym razem będzie to naszyjnik, czy będzie coś innego? Za naszyjnik dostanę stówę, jak go dam. Skórzany mieszek, okej. Okay. Też postaram się nie sprzedawać tych rzeczy ze skarbów póki co. Możliwe, że jak znajdę wszystkie części, to będę mógł je oddać. Może wiecie, jak oddam wszystkie skarb kompletny ze wszystkimi częściami, to dostanę więcej. Może nie ma co się łasić na tą stówę od zioma. Może to nie głupi pomysł byłby, ale i tak. Dobra, Iran, myślę. Jesteście twajki z tym pomysłem? Myślę, że wszyscy zgodnie stwierdzimy, że jesteśmy głodni wrażeń i trzeba zobaczyć, co nam przygotowała modyfikacja dalej. Mapa skarbów, fajnie, że jest złożona już, więc możemy korzystać. I dzięki temu, że ją złożyłem, to też punkty się pojawiły, bo normalnie bez tego byśmy ich nie widzieli, więc nie mógłbym ich zbierać, tych skarbów.
Także no, fajnie wyszło. Chodźmy szybko, zobaczmy się z Iranem i no, pewnie wyśle nas gdzieś znowu. Gdzie tym razem mógłby nas wysłać? Bardzo możliwe. O! Może i udaremniłeś nasz atak na tych małpiszonów, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Cześć, Cliff. Serdeczne pozdrowienia od Reja. O! Serdeczne pozdrowienia od Robina Skateboarda z cwaniakami. O, ty jesteś twardą sztuką. Ojojojojojojoj! A co to ma znaczyć? Co to za zatruwanie? Prawa ręka! I elegancki łuk, strzały, piwo i pancerz bandyty otrzymałem. Okej, okay. Pancerz bandyty jest naprawdę całkiem niezłym pancerzem, ale bardzo dużą karę do siły daje, ale zręczności 8, także niezły. Całkiem niezły pancerz, jakbym grał pod łuki, a ten elegancki łuk, wow, 67 obrażeń, niewiele gorsze od przeklętego łuku, nieźle. I prawa ręka, 70 obrażeń, 50 zręczności, premia do walki bronią jednoręczną aż 8. Czyli tutaj dostaliśmy taki bardzo ładny set dla zręcznego cwaniaka. Jeśli gracie pod zręczność i łuki, to właśnie tutaj zbroja, łuk i miecz idealnie by siadł. No ja jestem magiem, więc i tak mam super wyposażenie, jestem koksem, ściągam wszystkich i zabijam. Cześć, Iranek. Nareszcie jesteś, nie mamy czasu do stracenia. Nowe miejsce, tak? Będzie coś. Skąd ten pośpiech? Mamy przecież już dwa fragmenty. Wiesz już, gdzie kolejne? Dowiedziałeś się, gdzie znajduje się kolejny fragment? Właśnie po to tu jestem. Lepiej, żebyś wyruszył natychmiast. No dobra. Skąd ten pośpiech? Mamy przecież już dwa fragmenty. I dopóki ich nie oddamy... Nie bądź głupi! Nawet dwa fragmenty mogą spowodować katastrofę w niewłaściwych rękach. Znaczy w naszych. Niestety, idealnie. Nie dowiedziałem się, jak złożyć razem te części. Jeszcze nie. Raczej mielibyśmy w ręku potężną broń. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko znaleźć trzeci fragment, zanim zrobią to oni. Okej. Pewnie nie mam wyboru. Wróć w jednym kawałku z trzema kawałkami. Strasznie na siłę to teraz było. Chyba nigdy nie zrozumiem twojego poczucia humoru. A teraz w drogę! Czas to potęga! Już idę. Nie musisz mi tak kibicować, Iran. Dobra, zobaczmy, gdzie będziemy szaleć następnie. Nie ma co gdybać, lepiej to sprawdzić na własne oczy. Okej, już wiem, gdzie jesteśmy. Będzie to pustynia i kamienny strażnik, który ma 9000 HP. Gdyby nie to, że mam modyfikację, która pokazuje mi HP. Zwój korzeń. Nieźle. Gdyby nie to, to bym nie wiedział, ale widzę, że strażnicy na grubo. Ta jedna myśl w głowie mi dziurę wierci. Przeraża mnie życie, więc szukam śmierci. Szczęśliwi ci ludzie, którzy umierają, odchodzą, nie żyją, duchami się stają. Świat pełen jest chamstwa, obłudy i agresji. Nie cierpię społeczeństwa, za dużo w nim presji. Wszyscy, którzy żyją, są przeklęci. Świat mnie przeraża, szukam śmierci. Więc po co się budzę każdego poranka? Mógłbym już umrzeć, śmierć to moja kochanka. Chciałbym tak właśnie zasnąć i się nie budzić, bo życie to labirynt, w którym można się zgubić. O, jakie kurde tutaj... Jakim cudem potrafię to przeczytać? Piękne to. Może to ma coś wspólnego z tym chrztem Adanosa? Może ma. Jakie piękne rymy i w ogóle. No. I kuferek, w którym mamy... Krótki łuk, strzały, bryłki złota i kule ognia. Nice. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale te drzwi są fajne, spoko, mają normalną framugę, a te drzwi są w ogóle w połowie jakoś. Bez właściwego klucza tak, nigdy tego tak, nie tak otworzę. Okej, no i mamy też jakieś pułapki z tego, co widzę. Elegancko. Smoła, cześć smoła. I ognista pokrzywo, i strażniku, który ma znowu 9000 HP. Tu mi się wydaje, że jak przejdę, to mnie walnie. Tam widzę, że jakiś fajny zwój leży, ale go jeszcze nie będę podnosił. Tu mamy ładny przycisk, który powinien aktywować te, kolce? A nie, to kolce z tej strony. Okej, no to tych kolcy raczej nie. Zwój korzeń kolejny, spoczko. Czyli tam na razie gra chyba... A, czekajcie, a jakbym spróbował strzelić w tamten, pewnie dostałem dlatego ten krótki łuk, jakbym strzelił właśnie w tamten przycisk. Tylko problem w tym, że trafić w ten przycisk to będzie przy wolnym celowaniu udręka straszna. Jesteśmy w stanie w ogóle w to trafić? Chyba raczej nie. Dużo strzałów zmorduje. A używamy chociaż normalnych strzał? Tak, strzały zwyczajne. Okej, fajnie by było kiedyś trafić. Nie, wydaje mi się, że wezmę, wyłączę na chwilę wolne celowanie, bo nigdy nie trafię w ten przycisk. A wydaje mi się, że właśnie tego by chciała gra. To wiecie co? Wyłączmy na chwilkę. Ono chyba powinno być gdzieś w ustawieniach specjalnych. Wolne celowanie. Wyłącz, zobaczmy. Okej, i dalej teraz. I teraz zobaczmy. Tylko nie w strażnika, no gdzie ty strzel... Jezu. Dobra, no nie, bo strażnika mi... nakierowuje mi na strażnika. Mogę bez strażnika na przykład jakoś tak strzelić... A powiedzmy tak, nie, trochę w prawo. Poleci to gdzieś tam. Ok,
Chyba nie da rady tak strzelić, bo będzie mi celowało w strażnika. Dobra, to nie ma sensu. Wywalmy to w takim razie. Nie chcę. Chodźmy normalnie. O kurde, ty, strażnik się jakiś obudził. A ty też masz 9 milion tego? Milion HP? Tak, masz milion HP. O Boże, nie mogę ci nic zrobić. A, to ten korzeń chyba był na ciebie specjalnie. O, ale mnie pierdyknąłeś, ty gnoju patrzymy. Dobra, czyli coś czuję, że zaklęcie korzeń jest po to, żebyśmy... Trzeci fragment dostałem wpis. Zostałeś otruty. Okej, okay, fajnie, to co? Ała, no, czy musicie mi tak bić, gnoje parszywe? Dobra, zwój korzeń będzie trzeba użyć. Szkoda, że nie założyłem go sobie. O, czekajcie, może teraz zdążę. A, zwój korzeń, gdzie jesteś? O Boże, dobra, nie zdążę. Dobra, lecimy. Szkoda, że zostałem zatruty, przez co niestety trochę mi się obrywa. Czekaj, a co to jest to? Ten przełącznik. Dlaczego ja go kliknąłem i się nic nie wydarzyło? Nic się nie stało. Dzięki za informację. Okej, okay, coś czuję, że... będzie trzeba pokombinować trochę z tym. Dobra, panie strażnik, weź no się pan, kurde. Najgorzej, że jesteś nieśmiertelny. Ale zwój korzeń by mi pomógł. Czy powinienem spróbować coś zrobić? Może zamknąć go tutaj? To nie byłoby takie głupie. Ło, tylko mnie nie bij, gnoju. Dobra, nie wiem, zamknąłem go się... A, zamknąłem się z nim. Nie, czekaj, jednak nie, okej. Okay. Uff, wyleczmy się, bo inaczej będzie kiepsko. Odmłodzenie poproszę. Pięknie, niech leczy. A tam został gościu, więc jest szansa, że przeżyje. I zmieńmy sobie czar od razu też jakiś. Może tą ósemkę, bo póki co nie będzie ciężko. Korzeń. Korzeń będzie pewnie trzymał przeciwników, także przyda się. Sejwik. Okej, okay, tam kliknę przełącznik. Czy tutaj znowu się coś stanie, jak kliknę? Okej, okay, kolce spadają. Ty, a jakbyśmy spróbowali za pomocą kolcy zabić tego strażnika? Jest taka szansa. Możliwe, że nie jest odporny na uderzenie takich kolcy. Spróbujmy jeszcze raz, tutaj będzie trucizna, wiadomo. Ale gdybyśmy tak wzięli go, spróbowali tu zblurować, na przykład korzeniem byśmy go gdzieś tutaj dziabnęli, a może nawet nie będą się korzenia używać, spróbujmy tak. Okej, okay. O, chyba nic to nie dało. Który zginę, jak dalej pójdzie. Okej, okay. Może spróbujemy jakoś go wymanewrować, może stanąć tutaj i teraz korzonkiem go. Dawaj, pięknie, korzeń zadziałał i teraz spróbujemy go kliknąć. Uwaga. Tak, udało się, rozleciał się, świetnie. Mamy starą monetę oraz przemianę chrząszcza. Dobra, było blisko i by się to bardzo tragicznie skończyło. Weźmy się, wyleczmy, bo trucizna niestety działa, ale wydaje mi się, że odmłodzenie zregeneruje nas na fulla. Ładnie korzone, w ogóle fajny efekt tego korzenia był, podoba mi się. Okej, okay, trzeci fragment, sprawdźmy dziennik, bo zaczęło się wpisy. Przemiana w chrząszcza to rzeczywiście może pomóc. Tak, przejść pod drzwiami powinna pomóc mi teraz. Nie widzę innego zastosowania dla tej przemiany. Możemy chwilowo korzeń zdjąć i zarzucić chrząszczyka. No, oczywiście nie mogę nic unieść, ty poza jakąś jedną bronią. Okej, okay, wyjdźmy sobie normalnie. Ej no! 250 expa dostałem za samego siebie! Ale nie wlazłem przecież w te... no... w kolce. Co to ma znaczyć? Ale fajnie, że jestem warty 250 expa. A, nie zapis... Ojejku, przepraszam, nie zapisałem się potem jak go zabiję. No i dobrze. Dobra, mam korzeń pod ósemką, czyli robimy otwarcie drzwi, robimy bieg szybciutko, robimy ósemkę. Może nawet nie muszę się za bardzo zatruwać. Nie tego w korzonka. Okej, okay, zdążyliśmy chyba, okej. Okay. Spróbujmy go w takim razie zabić, uda się. Dobra, pięknie. Zwój z chrząszcza i lecimy pod drzwi. Okej. Okay. Teraz poszło nawet lepiej, nie dałem się zabić, znaczy zatruć. Także przyjemnie. Dobra, zmieńmy. Ósemka. Tylko szkoda. Dlaczego jestem 250 expa? A, bo on 25 poziom. Dobra. To ma sens, że jestem warty 250. Okej, okay, i teraz blisko przy... No! Co się stało? Przecież ja nawet nie... What? Ej, wcześniej doszedłem trochę dalej. Coś mi się wydaje, że przemiana w chrząszcza tutaj jest trochę zbugowana. Wydaje mi się, że to o to chodzi w tym questie, nie? Znaczy, w tym questie, że to tutaj mamy użyć przemiany. No specjalnie jest ta dróżka tu zrobiona. Tylko po prostu chyba... troszeczkę jakby hitboxy są dziwne. Czekajcie. Ty, no dosłownie dotknąłem. Nie, ale wcześniej doszliśmy o wiele dalej. No jakbym miał inaczej tej przemiany chrząszcza użyć? Czy są jakieś inne drzwi? Czekajcie, no tu żadnej dziury nie widzę. Tutaj strażnik sobie stoi. Tutaj jest trucizna, której używają. Tam dalej nie widzę też żadnego miejsca, gdzie bym mógł się przepchnąć za pomocą chrząszczyka. Tutaj jak wejdę, to od razu zginę. No nie, ale no specjalnie te drzwi wydaje mi się, że są podniesione dlatego, żeby móc sobie użyć tu chrząszczyka. Spróbujmy jeszcze raz. O, czekajcie. Dlaczego mnie zabija? Okej, okay, pochodźmy sobie troszeczkę. A, mnie trucizna chyba zabija. Okej. Mam bardzo mało HP na chrząszczu. Tak, na mnie działa cały czas trucizna. Zobaczcie, tracimy HP.
Normalnie nie zwróciłem na to uwagi. Zaczekajmy, niech ta trucizna i efekt zejdzie, chyba że mam coś, co mnie wyleczy z trucizny, ale wątpię, żebym miał coś takiego. Zaczekajmy. Po prostu ten. Mam nadzieję, że po czasie mi ta trucizna przestanie mnie bić, ale rzeczywiście zostanę zatruty. I dlatego przemiana chrząszcza. Teraz spróbujmy jeszcze raz odmłodzenie. Czy odmłodzenie mi pomoże? Okej, odmłodzenie chyba... A nie, bo odmłodzenie mi regeneruje HP. A tak to zacznę tracić je. Okej. To niedobrze, bo nie mam żadnej mikstury, która by mnie z zatrucia wyleczyła. Jak będę tracił HP, to nie przejdę. Okej, ale to zatrucie będzie trwało cały czas. Ono nie jest jakiś ten... Czekajcie, może mam jakiś czar, który leczy zatrucie. Leczenie średnich ran, światło. Zagięcie, odmłodzenie, uścisk mocy, boska tarcza. Ratuje przed śmiercią i przywraca co najmniej 25% punktów zdrowia. Aj, to jest całkiem fajne. Przyzwanie, wolna zamieć, ożywienie, kula jadu. Ewentualnie możemy użyć leczenia i od razu szybko przenieść się w chrząszcza i może wytrzymamy te... To bym miał 7 sekund chyba na to, plus przemiana w chrząszcza. To strasznie dużo czasu zajmie. Ale okej, okay, można spróbować, ale w ogóle to zatrucie, kurczę. Miał miksturę ziomek, ten warak u siebie. Z leczenia właśnie z trucizny, a teraz kurczę będzie mi to przeszkadzało cały czas. W sumie w dzienniku pewnie jest opisane to. No świetnie, zostałem otruty. Mam nadzieję, że znajdę jakiś tutaj antidotum, inaczej ze mną będzie krucho. Myślę, że tak, tylko krucho to jest, bo niestety chrząszczyk umiera szybko. Dobra, czyli co, walimy odmłodzenie i od razu po tym szybko siódemkę i chrząszcza. I teraz szybko biegniemy. Regeneracja działa, także musimy jak najszybciej przebiec. Tak, regeneracja pięknie zadziałała. I od razu się odczarujmy tutaj. Super, jest pięknie. Na szczęście zdążyłem. Ale widzicie, przez chwilę myślałem, że to błąd gry, ale jednak to ten. Zwój, kula ognia, super. Kolejny przycisk, świetnie. Kolce się wysunęły. Okej, okay, czyli jak się raz wysunęły, to powinno oznaczać, że teraz drugi raz bez przycisku już się nie wysuną. Brązowy grzyb, cześć grzybie. Okej, okay, to fajnie. Tutaj jest daleko. Oj! No, serio? Kurde, no! Myślałem, że... Okej, okay, czyli one teraz czasowo jakieś się będą wysuwać? Nie wiem, co tu się stało, ale średnio to wygląda. Spróbujmy jeszcze raz. Okej. Okay. Czy jak dalej pójdę, to się... O, okej. Okay. To dosyć dziwne. To po co jest ten przycisk w takim razie? Sprawdźmy go jeszcze raz. Okej. Okay. Nie, a, bo ten przycisk wysuwa tu. Czyli te dalej się wysuną tak czy siak? Tak, okej. Okay. Nie rozumiem tego miejsca, przyznałem się bez bicia, nie do końca ogarniam, co się dzieje. Nie mam już przemiany chrząszcza, więc nie wiem, jakbym miał stąd wyjść. Zgaduję, że muszę, nie wiem, tego, walnąć kamiennego strażnika i spróbować go tutaj zabić. Można zawsze spróbować. Cześć, cwaniaku. Wejdź no tutaj, wejdź na... Oj, kurde, czekaj, czekaj. Wejdź tu na kolce. Jeszcze troszeczkę na te kolce zapraszam. O, idealnie. Proszę bardzo. Zaraz spróbujemy się ciebie pozbyć. Raz, dwa i klikamy przełączniczek hit. Okej, okay, pięknie, mamy ekspo 180 i mamy tylko starą monetę. Okej, okay, to bardzo niedobrze. Czy ja powinienem wykorzystać jakoś coś jeszcze? Można by było spróbować strzelić na tego kolejnego ziomka i spróbować go striggerować, żeby zaczął do mnie biec i go tutaj również wykończyć. O, właśnie o to chodziło. Teraz szybko klikniemy przycisk i to powinno go wykończyć. Pięknie. Mamy z głowy drugiego zioma i z niego klucz kamiennego strażnika oraz stara moneta, który pewnie otworzy mi te drzwi. Tak jest! Wszystko się zgadza. I zginąłem! Oj, kurczę, bo miałem truciznę na sobie, a miałem mało HP. Zapominam. Nie, serio, ta trucizna jest najgorsza. Jeżu, no. Okropne to jest. Dobra, panie strażnik, słuchaj. Na ciebie akurat chętnie użyję tego zwoju korzonka. Ale tamtego drugiego nie musimy, na szczęście. Co za frajerskie kurde tino. Ja pierdikam. Dobra, typie, dawaj no tutaj. Dobra, to ci walnę po prostu. Mógłbym się przebrać też, bo wygląda śmiesznie jak klaun. Jo! No nieźle, ale mi predyknąć. Okej, okay, już mogę cię tutaj? Dobra, chyba powinno wystarczyć, chyba już tu cię powinno złapać kolce. I mąk. Ale fajnie, bo jeszcze ekspa dostaję. 180 za ziomka. Pięknie. Teraz odmłodzenie zaraz wejdzie, co je użyjemy. Strzelę w tamtego kolejnego typka i spróbuję go ładnie też wykończyć. No i ten. Tylko, że to w takim razie... W takim razie tamtego kamiennego... To właściwie chyba nie powinienem tu używać chrząszcza. Coś mi się tak wydaje, że ten chrząszcz może być do czegoś innego. Ale okej, okay, zobaczymy. No wiecie, jak nie ryzykuję i tak dalej. Zobaczymy. Dobra, klikaj ziomo, żeby ci nie przebiegł. O cholera, za daleko. Właśnie to się martwiłem. O, to się martwiłem. O, fajnie, raz zginęliśmy tutaj. Jaka piękna ta świątynia. Nie mogę, nie wytrzymam. Niech tu szlak, jak to w ogóle się tu dzieje. Dobra, typie, dawaj tutaj.
Zaraz ci w korzeń weźmiemy, złapiemy i tyle cię było. Dobra, korzonek odpalony. Robimy pstryk. Dawaj, co tam miałeś? Zaraz tu drugiego zioma weźmiemy. Czekaj, jeszcze odmłodzenie. Lepiej zaczekać z tym odmłodzeniem. Chociaż nie, bo on i tak nie może mnie dostać, bo musimy szybko w niego strzelić, a później szybko od razu... O kurde, ja za pierwszym razem w ogóle w przełącznik trafiam, jak to się dzieje? Dawaj, zdążymy, zdążyliśmy, elegancko. Teraz ładujemy odmłodzonko, będziemy mieli full HP i super. Ale dziwne, bo wtedy... Nie, wydaje mi się, że ja nie zginąłem od trucizny, jak przechodziłem przez te drzwi. Ale dobra, zrobiłem co trzeba, teraz spróbujmy jeszcze raz. Nie, okej, okay. Czyli jednak chyba trucizna. Można było tego kamiennego strażnika i tego również pokonać. Tylko jakby to zrobić teraz sensownie, żebym ja nie zginął? Można by było go striggerować, żeby... No tak, pozbądźmy się ich, pozbądźmy się ich. Myślę, że to dobry pomysł. Troszeczkę mi się oberwie i niestety i tak już jestem zatruty, więc niewiele to zmieni. Możemy spokojnie tutaj jeszcze raz spróbować. Zróbmy to w ten sposób. O, klikaj, człowieku. O, blisko. Ale chyba... Nie, nie udało się. Niech to szlak. Dobra, to jesteśmy teraz troszeczkę w dupce. Można ewentualnie spróbować go tutaj ściągnąć i próbować go kliknąć tutaj jeszcze. Tak, udało się. Dobra, chociaż tyle dobrego. Są dwa miejsca. Amulet życia miał w sobie. No, to życie by mi się przydało. Robicie co? Wypiję sobie jakiś grzybów mędrców. Poziom many mi podskoczył za mędrców. Tą zupkę. Całkiem przyjemnie. O, big brain robię to i mana skacze w górę. Zobaczymy jeszcze kolejne grzyby. Okej, okay. To jeszcze kamienny strażnik numer 2. Oj, weźmiesz się, obudzisz? Tak jest, obudziłeś się. Dawaj, no tutaj szybko, ciebie też dziabniemy. Szybko. O, za późno. Jestem teraz w czarnej dupce. Biegnij, swojaku. Musimy użyć pułapki numer 2. Chyba, że przebiegniesz przez tamte kolce, to by było też spoko. Okej, niestety nie przebieg. Dobra, siódemy walniemy. A, na kamiennego strażnika. Ty, a jakbym dwóch naraz zaczął bić? Chodźcie tu, bydlaki. O Jezus, to nie był dobry pomysł. Dobra, i klikaj, szybko. Klikaj, pięknie. Jeszcze do drugiego frajera. Szybko, klikaj. O, dwa naraz. Tak jest! Ha, myślałem, że achievement dostałem, a to mój kuzyn w Dragon Age gra. Nieźle, ale udało się. Wszyscy kamienni strażnicy pogadani za pomocą cwajęckich metod. Stare kamienne monety miały w sobie te strażniki. 9000 HP w ogóle. Nieśmiertelnych ziomków pokonałem. Amulet życia, 15 punktów HP. Że tak powiem, szału nie ma, ale wydaje mi się, że teraz, jak przejdę, to jak kliknę przełącznik, to będzie oznaczało, że mogę otworzyć. I tak, bo pokonałem wszystkich strażników, a są tacy strażnicy tutaj na rysunku i widzę taką super turbo fajną płytkę, która ma kolce. I jak chycnę, to mnie zabija. Oczywiście, że tak, i dostanę znowu za siebie expa. Chociaż sobie podleweluję trochę na swoich złoczkach. Niedobrze. Okej, cwęki, po prostu strzeliłem z łuku i dzięki temu udało mi się przejść dalej. Tak strzelałem, że albo czymś rzucić na to, albo właśnie strzelić i powinno się udać. Także super, wiecie co, ja też bym się chyba przebrał w normalne rzeczy, bo bieganie w tych ciuchach po przemianie to jest bardzo słaba rzecz. O tak, od razu lepiej z bronią i odpowiednim kosturem na plecach. No, więc wystarczyło strzelić i tyle. Ja widzę, że tu mamy kolejne płyty i coś czuję, że tu może być jakaś ciekawa walka z bossem. Jest trudny kufer, bardzo dużo... Coś bez że jak... właściwego klucza okay. Nigdy tego że nie tylko otworzę. Spróbuję czegoś dotknąć, to po prostu mi odrąbię łapki. Tu wszędzie są kolce i pułapki. Bardzo paskudna świątynia, nawet na suficie jak widzicie. Ja pierdykam, co się dzieje. Okej. Okay. Cześć Kostku, nieznajomy. Kim jesteś? Jestem Gorza, strażnik świątyni. A więc udało ci się przejść przez pierwszą pułapkę. To było ich z 10. A to jest ich więcej? Nie łam sobie tym głowy. Dla ciebie to i tak nie ma już znaczenia. A to dlaczego? Myślałeś, że pozwolę ci tak po prostu przejść dalej. Okej. Okay. Słyszałeś o amulecie Adanosa? Słyszałeś coś o amulecie Adanosa? A więc po to tu jesteś. Zatem wszystkie te lata nie były daremne. Czyli to ty masz część amuletu. To jest powód, dla którego nadal pozostaję w tym świecie. Moim świętym obowiązkiem jest, aby uniemożliwić fragmentowi opuszczenie tej świątyni. Okej. Okay. Czarni magowie próbują dostać ten amulet w swoje ręce. Muszę im w tym przeszkodzić. I mam ci w to uwierzyć. Moje zadanie jest jasne. Ten przedmiot nie może opuścić tego miejsca. Ale... Żadnych ale. Moja decyzja jest ostateczna. Już od dawna. Mhm. Masz jakiś sposób na swoje pułapki? Ty mnie w ogóle słuchasz? Nie ma to już dla ciebie znaczenia. Okej. W takim razie miejmy to już za sobą.
I tak nie masz wyboru. Teraz odczujesz na sobie potęgę Gorzacha. Gorzach. Gorzach jest bonusem. Oh no, nie mogę się zapisać. Nie, Gorzach, nie bij mnie. Nie bij, proszę. Czy na ciebie działają jakieś te tu pułapki, co tu są porozstawiane? Znaczy, nie wiem. O, ty, dobra. Coś... Wow, 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 wow. Zrobił ze mnie kanapkę. Ej, ale jak? O nie, Gorzach jeszcze wali z tego. Loadweniczki. O mój Boże, Gorzach, co ty robisz? O, Gorzach! Ale to mi się nie podoba, co ty robisz, Słoneczku. Dawaj go tam, lejemy na łeb. O Boże, on coś kastuje dużego. Cześć, Gorzach. Czy zginiesz? To było przepiękne. 3000 expa za Gorzacha! I mamy z niego dwuręczniak Gorzacha, pierścień wojownika i klucz. I umieram, więc się odmłodzę. To nie była trudna walka. W sumie po wyłączeniu wolnego celowania jakoś tak powiem wam, że chyba te czary jeszcze mocniejsze się zrobiły. Albo mi się wydaje. Brązowy grzyb udało się zebrać. Zgaduję, że teraz klucz pomoże mi otworzyć skrzynkę kuferek. Mamy to. Amulet ognia, antidotum i bryłka złota. Oj, antidotum. Ta mikstura regeneruje szkody po zatruciu. Poproszę. Jezus! Boże! Biegnie na mnie diabeł! Nie, to imp. Cześć, panie imp. Ale jesteś frajerem, leszczem. Dobrze, że nie umiesz biegać po schodach. Diabeł, panie. Płonąca stal z diabeł. Nic tu nie ma. Holy shit, schodzę do piekła? Co tu się dzieje? Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem z tego miejsca, ale w końcu nie jestem zatruty, jak wspaniale. O, jakiś diabolica mnie... Wow. Dobra, laska, uspokój się. Ja wiem, że lubisz pewnie gorącą atmosferę i te sprawy, ale... wydaje mi się, że wiesz, lepiej byśmy się dogadali. Sukub! A raczej sukubica jakaś. Kurde, pan. Parszywa, kurde, dziewczyno. Czemu mnie tak uderzyłaś? O, moje odmłodzenie zadziała, także zjem zupę. Świątynne grzyby dają plus 2 punktów nauki i pół HP, akurat miałem tyle ten brakującego. Cześć, sukubico. Nieźle, czerwona esencja. Cześć, pulpicie przy okazji. Też z tobą chciałem porozmawiać, znaczy w sumie poczytać, co masz. Kolejny poziom. Leżę w łóżku, nie zrobię już krzywdy sobie. Nie ruszam się, czuję się jak w grobie. Jestem zły na swój los, jestem zły na siebie. Teraz nikt mi nie pomoże, chociaż jestem w potrzebie. No, ciekawe. Okej, widzę, że macie tu całkiem gorącą atmosferę. Może amulet jakiś ochrony przed ogniem, bo chyba coś dostałem takiego trochę podobnego. Brązowe grzyby, dwa różne. Amulet życia, amulet ochrony przed ogniem. Chyba chwilowo założę go. Może mi uratuje skórę, Boże, co się dzieje z moim tym... Okej, tu coś nawet jest. Przełącznik, cześć przełączniku. Kliknę sobie ciebie. 100 eksma dostałem za to. Czy te ognie mnie bolą? Nie wyglądają, jakby miały, ale... ale mogą boleć. Okej, weźmy sobie eliksir zręczności również. O, zręczny cwaniaczek. Okej, spróbuję jakoś przebiec między tymi ogniami piekielnymi. Może nie dostanę obrażeń. Kolejny przełącznik. Kliknijmy go również. Kolejny 100 expa. Idealnie. O, shit, prawie wdepłem w ten ogień. I tam jest kolejny jeszcze przełącznik. Wydaje mi się, że jak go kliknę, to wszystkie ognie powinny zniknąć. Albo i nie. O niej, kurde, zamiast dostać achievementu, to pokazało się powiadomienie, że w mojej myszce powoli zaczyna padać bateria. Co jest? Wszystko mnie bejtuje na jakieś te informacje. Wszystko mnie bejtuje na, no... jakieś achievementy i tego typu rzeczy. Dobra, na pewno się wyleczymy. Eliksir zręczności, fajna rzecz. Nie wiem, dlaczego go dostałem, ale chętnie bym go wypił od razu. Chociaż może zostawić. Może do czegoś będzie potrzebny. Okej, kuferku. Smoła, skrzyneczka, bełt, strzała, bryłka złota. Super, zioła, chętnie. Widzę, że mamy tu kolejnego strażnika, który póki co jest rozsypany, ale może się obudzić w każdej chwili ze snu. Podli ludzie cuchną, podły świat śmierdzi, a ja bezskutecznie poszukuję śmierci, ale to tylko sen, to wcale się nie dzieje. Chcę, żeby tak było, lecz to tylko nadzieja. Dobra, jakieś tam rymowanki. Zamknięty zostałem w tym miejscu. Mamy tutaj golema, zadymiarza, mamy strażnika, mamy różne takie, no, nie wiem, przyciski? Znaczy, nawet ciężko powiedzieć, że przyciski, takie wskazówki jakby. Okej, kliknąłem. Kliknąłem na klucz, ale się nic nie wydarzyło. Bardzo możliwe, że tu będzie właśnie trzeba, że to są takie przyciski i zrobić jakąś kombinację, o której nie mam pojęcia. Tak czułem. Kliknąłem czerwone i pojawił się golem ognisty, super. Cześć, panie ognisty golemie, dobrze, że mam lodóweczkę pod ręką. Okej, co jest z ciebie? Nie ma tu nic ciekawego. Okej. Zgaduję, że kliknę, to się obudzi pan obok mnie tutaj. Oczywiście, że tak. Ile masz... A nie jesteś wcale taki twardy, to cię mogę zlać normalnie kosturem na szczęście. Ło, ale golemia, że jeszcze się z tyłu obudził. Ale mnie miota jak szatan. O Boże, zatłuk mnie gnoi. No rysunki, ale niestety musimy kończyć, bo kurde, już czasu tyle zleciało. Także w kolejnym odcinku sobie poklikamy i przejdziemy dalej. Dzięki temu też
Myślę, że was tutaj zainteresuje, co będzie, więc sub z dzwonem się przyda, żeby nie przegapić, co tu się może jeszcze wydarzyć. Wasz komentarz, może mi co nieco podpowiecie, może napiszecie, że wam się podobało, to będzie spoko. No i jeszcze łapka w górę też jakaś się przyda. No i chcę, żeby ten odcinek też był jakiś super turbo za długi, więc wydaje mi się, że spoko. Będziemy sobie kontynuować poszukiwania trzeciego fragmentu amuletu w kolejnym. No i dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędzicie weekend i w ogóle wszystko was dobrze. Niech tak będzie i... Trzymajcie się. Do kolejnego. Na razie, cześć. Pa, pa.